Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w... Gdzie mnie dzisiaj zabierasz, Grażynka, na wyprawę? Słuchaj, wiesz co, jest tak zimno i tak ponuro. O nas tak wieje, masakrycznie wieje. Więc może wybierzmy się za granicę, co by na to? Może, za którą? No niech będą Filipiny na przykład, okay. Nie? Dobra. Jest ogólnie drama w Filipinach, słuchajcie. Chcę was uświadomić, że nie tylko w Polsce jest tak, że... Słowo kluczowe, cebula. Donald tutaj donosi nam, że... Kwa, kwa. To cebula jak cebula. Stosunkowo tanie warzywo. Ale jakie drogocenne. Teraz jednak kosztuje na Filipinach prawie 3 razy więcej niż kurczak. Co? Tak, tak to wygląda. Czerwona i biała cebula kosztowała w poniedziałek nawet 600 filipińskich pesos, czyli około 11 dolarów za kilogram. To dużo. 11 dolarów za kilogram, no to jest jakieś 40 zł ponad. No. Z kolei kurczak 220 pesos, czyli 4 dolary za kilogram. Nawet szponder wołowy w przeliczeniu na cenę za kilogram jest o 30% tańszy od cebuli. Nawet szponder Nawet wołowy? Szponder, wyobrażacie to sobie? Niebywałe. Słuchajcie, Joey Salceda, ekonomista z Filipińskiej Izby Reprezentantów, w jednym z wywiadów podkreślał, że obecnie Filipiny są krajem z najwyższymi na świecie cenami cebuli. No to ja nie polecam tam wycieczki. Ja tam nie jadę. Bo no, jak ja lubię cebulę, więc... Skok cen cebuli nastąpił po tym, jak w zeszłym roku Filipiny nawiedziła seria tajfunów, niszcząc przy tym uprawy warte dziesiątki miliardów pesos. No nie no, tajfun zniszczył cebulę. Tajfun ukradł cebulę. W ostatnich miesiącach Filipiny zmagają się z gwałtownym wzrostem inflacji. No jakby witamy. Co ciekawe. Co ciekawostka jakaś, no. Cena. John Cena? John Cena zaczął przemycać. Naprawdę? Tak. Do Filipin. Cebula stała się tak pożądanym towarem, że jest po prostu do kraju przemycana. I tuż przed świętami. Którymi? Burymi. Mhm. Widzisz, zgubiłem się przecież. Tuż przed świętami. Tuż przed świętami. Którymi? Burymi. Mhm. Funkcjonariusze celni przechwycili białą cebulę. Przechwycili białą cebulę. Przechwycili białe. Słuchajcie. Której wartość oszacowano na 310 tysięcy dolarów. To dużo to było cebuli. Ukryta była w transporcie odzieżowym. Dożyliśmy takich czasów. Nie wiem, się z czego chwalić, ale... Z kolei kilka dni wcześniej filipińscy celnicy zarekwirowali również czerwoną cebulę przemycaną z Chin o wartości 364 tysięcy dolarów. Przemytnicy tym razem ukryli ją w pudełkach z ciasteczkami. Z ciasteczkami. Ej, a w ogóle nie uważasz, że cebula, pomijając fakt, że totalnie się kojarzy z Polską, no tak. To jeszcze ma dwa kolory. Jest biała i czerwona. To prawda. Chociaż najśmieszniejsze jest to, że ta czerwona jest to nie jest za bardzo czerwona tak naprawdę, więc ja nie wiem, kto, co za daltonista to ustalał. Tak samo jak kapusta, jakby ktoś kiedyś nie do końca był taki i po prostu to tak przystało i wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nic z tym nie robi, tak. Nic nie mówi, nie? No dobra, no jakby w sumie, komu się chce. No ale mi jest trochę szkoda tych Filipińczyków. No wiem, no. Powinni... Tajfuny beznadziejne, powinni bardzo. Je odwołać. Ale przepraszam bardzo, jakby czy nie mogą się odezwać na przykład do Polski, albo nawet to właśnie Polska powinna się odezwać do Filipin. Skoro w Polsce jest dużo cebuli, no to przecież można się jakoś dogadać, można tak? Można się podzielić. Jakieś pesos przydadzą się zawsze, bo przecież ta Unia Zachodnia, lewacka nam pieniędzy nie chce dawać. Naszych pieniędzy. Tak, naszych pieniędzy nie chce nam dać. Więc może dostaniemy od tych Filipin chociaż pieniądze. Zaraz, nie? Dobra, słuchajcie, jeszcze ciekawostka na koniec. O, kolejna, dobra. Według statystyk Filipińczycy konsumują około 20 tysięcy ton cebuli każdego miesiąca. Ciężko mi powiedzieć, czy to dużo, czy to mało cebuli. No właśnie, nie wiem, nie znam badań, jak to wygląda w Polsce, ale szczerze mówiąc, jestem ciekaw, więc jeżeli ktoś posiada takie badania, nie wiem, Beata Pawlikowska, to możemy po prostu zostawić w komentarzach informację. Tak. Będziemy bardzo wdzięczni. Słuchaj. Dawaj. Ja tam siedzę na tych jakichś Twitterkach, nie Twitterkach. Siedzisz. I myślisz. W jakichś nurkach mi cały czas wyskakują, że coś nurki. Że morsy? No właśnie, że nawet nie morsy, nie tylko morsy. Po prostu ludzie nurki. Kwoki. Dzieją się rzeczy niesamowite w tym kraju. Oj tak, kochana, oj tak.
fakt nam streszcza historię nurku, bo to jest sytuacja co najmniej zastanawiająca. W niedzielę, 15 stycznia 2023 roku, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, ratownicy medyczni, ratownicy z BSR Świbno brali udział w nocnej akcji. Około godziny 1.53 na północ od Górek Zachodnich pomagali czterometrowej motorówce z trzema nurkami z zagranicy. A, nurkowie, którzy twierdzili, że są Hiszpanami. Od 6 godzin mieli próbować przywrócić swojej łodzi sterowność na niespokojnym morzu. Policjanci sporządzili dokumentację z tej akcji, która następnie została przekazana do kapitanatu portu Gdańsk. Jak się okazało, tylko jeden z nurków przedstawiających się jako Hiszpanie został wylegitymowany. Policjanci zebrali także numery telefonów. Wkrótce miało się okazać, że są one nieaktywne lub za długie. Policjanci... Później policjanci wypuścili nurków. No co, no jakby... o co chodzi? Oni pewnie gadali coś tam, wiesz, po jakiemuś nieznanemu, no bo nie po polsku chyba. Więc ci byli tacy i puścili, no, no żeby mieć z głowy, zimno jest, tak, ciemno. Słuchaj, fakt o tę sytuację zapytał Marcina Samsela. No, Samsela aż zapytał. Tak, tak. To jest ekspert do spraw bezpieczeństwa i wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. To jest Samsel? To jest Samsel. On sam to wszystko. Jak Sandra Bullock. Jak Sandra Bullock. I powiedział tak pan Samsel. Są dwie prawdopodobne opcje. Najmniej, a właściwie zupełnie nieprawdopodobna jest ta, że byli to przypadkowi ludzie, którzy znaleźli się w tym miejscu dla poławiania bursztynu. No właśnie, no bo oni tak twierdzili chyba, tak? Chyba tak, no. W środku nocy. Marcin Samsel mówi, że w grę wchodzi opcja czysto kryminalna, czyli że byli to przemytnicy. To się zdarza. Dochodzi do wyrzucenia czegoś za burtę i odebrania w konkretnym miejscu. Mogło chodzić o cebulę, ale oczywiście przedmiotem przemytu może być wszystko. Widzisz? Nie było tej cebuli, tylko na... Ale... ale cebula jest ważniejsza. Jakby byli kryminalni, to by to może zajęli się tą sprawą. Tak, ale jest jeszcze jedna historia tej historii. I tutaj pan Marcin też nam opowiada o niej. Nie możemy zapominać o bliskości ważnej infrastruktury krytycznej. Naftoport, rafineria Gdańska, elementy infrastruktury teleinformatycznej i bliskość granicy z obwodem kaliningradzkim. Szczegóły. No i co? Że co? Że jacyś szpiedzy? Że chcieli coś zniszczyć? Że chcieli jakiś zamach? Albo co? Przepraszam bardzo. No, no i pan Samsel tutaj wskazuje, że są jakieś wątpliwości w tej sprawie. Że była jakaś niezarejestrowana łódka, że był profesjonalny sprzęt nurkowy wypożyczony w Polsce, że był dron podwodny, który nie służy do poszukiwania bursztynu, zwłaszcza nocą i zwłaszcza na dnie. Dron podwodny? Nie wiem, to już jakaś taka jest high technology. No i pan Marcin mówi, że gdyby nie dziennikarze, sprawa mogłaby nie wypłynąć. Nie, no bez przesady, nie. Masz na myśli tak jak te? Ten granatnik w komisariacie? Nie, no bez przesady. No i tutaj pan ekspert uważa, że trzeba było łączyć fakty i powiedzieć, że jedziemy po paszporty tych rzekomych Hiszpanów, że trzeba było weryfikować informacje i czepia się po prostu tej polskiej policji. Strasznie, on na pewno jest jakiś, wiesz, albo jakiś, no nie wiem, zagranica, jakaś Unia Europejska albo coś takiego, tak, na tak, pewno, tak, bo tak. Wszystko mu się nie podoba, tak? A po prostu oni wykonali swoją pracę, tyle poszli do domu, no bo na tym to polega, tak? Że jak pracują, są tam, a później są gdzieś indziej. Słuchaj, mówi jakieś takie rzeczy typu, że może jest granicą państwową, może nie jest żadną granicą, może jest po to, żeby tam wejść. Czy jest tam jakaś kreska? Właśnie, nie ma żadnej kreska, ja nie widziałem żadnej kreski. W momencie, kiedy działy się dziwne rzeczy, tutaj pan Marcin mówi, bo jest niezarejestrowana profesjonalna łódka, nie łowi się bursztynu w nocy na dnie morza, powinna być policja i straż graniczna. Stopień alarmowy, brawo. Tymczasem co się dzieje? W akcji poszukiwawczo-ratowniczej mamy ludzi wyłowionych w nocy, ktoś wierzy im na słowo, ktoś inny to przyjmuje. Później okazuje się, że numery telefonów przez nich podane się nie zgadzają, są nieaktywne. Z tego co pamiętam, to tam byli chyba wszyscy. No była policja, pogotowie, tak, straż pożarna, wszyscy prócz straży granicy. No zaspali, no po prostu. Może akurat nie było ich pracy tego dnia. Słuchaj, sprawa urosła do takich rozmiarów, że, no, wypowiedział się o tym sam pan Pinokio, zwany również premierem polskiego rządu, który zebrał głos tej sprawy. No dobra, to jestem bardzo ciekaw, co powiedział. Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy.
służby go opracowują. Oczywiście mogą to być osoby niebezpieczne, ale może się okazać, że to, co zadeklarowali, jest prawdą. Raport przedstawi wiedzę po stronie naszych służb specjalnych. Ale co to za raport, jeżeli nie ma tych osób, nikt nie wie, jak się nazywają, nikt nie ma z nimi kontaktu, nikt nie zna ich lokalizacji, nikt nic nie wie i nikt się niczego nie dowie. Bo tych osób już nie ma tutaj po prostu. No, bo jakby co? No, dobra, za tydzień o tym zapomnimy. No właśnie, coś się nowego wydarzy. No musiałeś zabrać nas do tej zimnej, po prostu smutnej Polski, więc ja jeszcze na koniec pozwolę sobie, no, wrócić znowu w jakieś przyjemniejsze miejsca. Słuchajcie, na przykład do Indonezji. No, tam też była taka sytuacja dosyć ciekawa, ponieważ... Tym razem celnicy na międzynarodowym lotnisku Ngurah Rai na Bali aresztowali Hindusa pod zarzutem przemytu diamentów. Zobacz, jedni... Cebulę. A cebula to jest taki trochę diament wśród warzyw. Nie masz trochę, prawda. Tak, to jest prawda. No i nie to, tamty to. Słuchaj. Tamty to. No, zdarza się. Przemycają różne rzeczy, tak? Czy jakieś bursztyny. Ale sprawa jest taka, ponieważ ten oto mężczyzna miał w sumie próbować przemycić 932 diamenty. 932 diamenty. 932, więc wydaje się to bardzo dużo diamentów i nie wiem, jakiej wielkości były te diamenty, ale nawet jeżeli one są jakiejś małej wielkości, no to jest ich 932. To dużo diamentów. No to jest dużo diamentów, moim zdaniem to jest dużo diamentów. Ja nie mam żadnego. Myślisz sobie, zadajesz pewnie pytanie, no co, no nie wiem, w bucie, w ciastkach, w jakichś ubraniach, tak? No. Robią rzeczy. Nie. Mężczyzna schował je w prezerwatywach, a następnie wepchnął do swojego odbytu. 932. Ale to już jest jakiś chyba rekord Guinnessa. Można by to sprawdzić. Można by to sprawdzić. Po przebadaniu 48-latka okazało się, że włożył on tam aż 7 prezerwatyw z diamentami. Łączna waga diamentów wyniosła 40,73 karatów. Nie znam się na tym. Ja też się. Co to jest za jakaś waga karaty? Kilogramy znam, tony znam. Tak, znam takie rzeczy. Dekagramy. Tak, też znam. Deko, poproszę 10 deko. A mi zawsze pani mówiła na matematyce, nie wolno mówić deko! Dlaczego? Dekagram! Nie, nikt nie mówi tak. Pójdź sobie pod halę Mirowską. Zatrzyma? Mają ją, wiesz, że mają ją ten zamknąć. Nie. Naprawdę? Tak, były nawet jakieś protesty, bo ponoć jakiś deweloper się dogaduje z czymś tam i mają ją zmienić na jakieś ekskluzywne miejsca. Ten bazar przy Halmi Roskiej, no. Dramat. Zatrzymany Hindus jest księgowym. W trakcie przesłuchań przyznał, że jego szef z Bangkoku kazał mu przemycić diamenty na Bali i przekazać je nieznanej osobie, która następnie je sprzeda, jeśli mężczyzna zostanie uznany za winnego popełnienia przestępstwa przemytu, może mu grozić nawet 18 lat więzienia. Jajks. Ale słuchaj, to się zdarza. To się zdarza. Oczywiście każdemu się może przydarzyć taka historia. Że coś tam wpadnie, coś tam tego. Oczywiście, że jakieś 1000 diamentów ci wpadnie w dół. Wcześniej służby na Bali zatrzymały Australijczyka, więc to tutaj wiecie, są różne regiony, który na przykład próbował przemycić, no wiecie co, jakieś te droksy. 51-latek również upchnął je tam w ten sam sposób. To jest jakaś słynna metoda, widzę. Fetisz przemytników. Australijski instruktor nurkowania rzekomo kupił paczki w Wietnamie. Znaleźli tylko kilka gramów. Kilka gramów. Czy warto było? Charles, tak. Dziękujemy za dzisiejsze fantastyczne historie z całego świata. Czekamy na wasze komentarze, like, suby. Wasze przygody. Też. Może po prostu wasze przygody warto opisać. Jakieś przemytnicze na przykład. Nie krępujcie się. Nie krępujcie się. Anonimowo. W komentarzach. A może coś po prostu wymyślicie. Chętnie poczytamy. Pa! Pa!